26 kwietnia 1986 roku o godzinie 1:23 reaktor bloku 4 w Czarnobylu uległ zniszczeniu wskutek szeregu eksplozji. Radioaktywna chmura przeszła nad europejską częścią ZSRR, Europą Wschodnią, Skandynawią i w końcu dotarła do Ameryki. Konsekwencje katastrofy okazały się tak poważne, iż rząd musiał rozpocząć ewakuację okolicznych miasteczek i wiosek. Wokół elektrowni utworzono strefę zamkniętą o promieniu 30 km, aby powstrzymać mieszkańców przed powrotem na skażony teren. Pomimo katastrofy, elektrownia w Czarnobylu funkcjonuje nadal. Jej istnienie na niezamieszkanym terenie pozwoliło Radzie Ministrów ZSRR założyć w strefie zamkniętej sieć tajnych laboratoriów. 11 czerwca 2006. W strefie zamkniętej zapłonęło oślepiające światło, rozświetlając parujące chmury. Po chwili zupełnej ciszy grom z jasnego nieba zatrząsł ziemią. Większość sił rządowych strzegących terenu zginęła na miejscu. Rok 2008. Naukowcy wciąż nie są w stanie wyjaśnić, co zaszło. Rzadkie ekspedycje do zony zwykle kończą się tragicznie, a ocalali opowiadają historie o zmutowanych zwierzętach. Do roku 2010 na teren zony trafiło według różnych źródeł od 100 do 300 nieznanych osób. Nazywają się stalkerami i utrzymują się ze zbierania tworów zwanych artefaktami, które sprzedają za znaczne pieniądze. Rok 2011. Pomimo kordonu wojskowego fenomen stalkerów rośnie w siłę. Podróżują oni głównie po obrzeżach zony i nie zapuszczają się na nieznany teren w centrum. Nieliczne próby zapuszczenia się w głąb zony spełzły na niczym. Rok 2012. Stalker o imieniu Striełok rozwikłał tajemnicę mózgozwęglacza stworzonego przez ludzi emitera, który przez lata blokował wejście do centrum zony. Po jego wyłączeniu wszyscy stalkerzy ruszyli do zony. Niektórzy z nadzieją znalezienia żyły artefaktów, inni w poszukiwaniu spełniacza życzeń. Rząd postanowił uruchomić operację wojskową na szeroką skalę. Operacja Tor Wodny miała polegać na wykorzystaniu map pól anomalii pozwalających na dotarcie do centrum strefy. Pomimo drobiazgowych przygotowań, operacja skończyła się porażką i żaden ze śmigłowców nie wrócił do bazy. Major Dziegciarow, agent specjalny SBU, zostaje wysłany do zony w celu zbadania zniknięcia śmigłowców. Przebrany za stalkera, wyposażony w standardowy karabin, racje żywnościowe na 2 tygodnie i radio, rozpoczyna podróż do centrum zony. Pstryczek, raz, dwa, trzy, pstryczek. Hejka, cześć, siemanko mam wszystkim ludziom. Wszystko się Róża, 89, typlejka.pl, witajcie. W kolejnej serii Stalker ze Wperpencji. Dobra, kompletnie nic nie w tej grze. Oho. Co jest gro? Ale... Na co ich chodzi? Wow! Czego ja kurde strzelą? Ja cię pierdolę. Na co idzie? Nie wiem. Chcę iść, a nie. Chcę strzelać. Jak mam poruszać się?